Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś. Cosinus to bezpłatne licea i szkoły policjalne dla dorosłych. Cosinus to wiele ciekawych kierunków, w tym również medycznych. Cosinus to szkoły zawodowe. Cosinus. Jesteśmy w 40 miastach w Polsce. Zapisz się już dziś. www.cosinus.pl. To ja, Andrzej Bargiel. A to moje miejsce. Miejsce z duszą i rozumem. I z pakietem antysmogowym. Taki smart home, ale bardzo rodzinny. Murapol. Najlepsze miejsca na świecie. Widzew Łódź pokonał Stomil Olsztyn 2-0 po bardzo zaciętym i emocjonującym spotkaniu. Witam Państwa bardzo serdecznym w studiu pomeczowym. Ze mną jest Andrzej Rybski. Dobry wieczór. I Marcin Łagiewski, który miał przyjemność skomentować to spotkanie. Dobry wieczór. Panowie, tak jak powiedziałem, mimo że to zwycięstwo na papierze wydaje się pewne, no bo dwie bramki strzelone, zero straconych, to jednak to nie było takie oczywiste spotkanie moim zdaniem. Było w nim kilka zwrotów akcji, które potwierdziły jakby dominację Widzewa, ale Stomil nie stał na straconej pozycji. Andrzej, jak ocenisz w ogóle dzisiejsze spotkanie w grze Widzewiaków? Po pierwsze, miła odmiana po tych niedzielnych bitwach. 20:30, kibice stworzyli święto, także tu naprawdę było to odczuwalne, że to był inny mecz całkowicie, jeżeli chodzi o to, co się działo poza. A na boisku chłopaki naprawdę dali radę. Trzeba stwierdzić tutaj, że Stomil, tak jak już mówiliśmy w studiu przedmeczowym, jest to zespół, który w tabeli widnieje na samym końcu, ale ich poziom jest wyższy niż ta tabela wskazuje. Na szczęście dzisiaj sobie z tym poradziliśmy. Jestem bardzo zadowolony sposobem, jak nasz kolektyw funkcjonuje. Bardzo dużo grają na jeden kontakt, dwa kontakty. Nie ma tu zbytecznego prowadzenia piłki. Jest naprawdę niesamowita odmiana pod kątem wcześniejszych naszych tutaj sezonów. Marcin, z perspektywy komentatora, jak ocenisz występ Widzewiaków? Przede wszystkim bardzo pozytywnie, ze względu na to, że kolejny raz odnosimy zwycięstwo w pierwszej lidze, że po porażce w Gdyni, która no, okazuje się takim wypadkiem przy pracy, wróciliśmy na właściwe tory. To jest dla mnie podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o drużynę Stomilu. Nigdy przed meczem nie dopisujemy sobie punktów. I tutaj chyba trener Niedźwiedź bardzo mocno zawodników naszych uświadamiał w tym, żebyśmy pamiętali o tym, że mimo tego, że gramy z czerwoną latarnią pierwszej ligi, nie możemy popaść w hurę optymizm, że już to spotkanie zostało przez nas wygrane przed wyjściem na boisko. Przede wszystkim widziałem tu powtarzalność z mojej strony, bo widzę, podobnie jak w Gdyni chociażby, bardzo mocno zaczął. Przy pierwsze 15 minut to była absolutna dominacja naszej drużyny. Mówię o tym Anten Kwiglewicz, że zejście Tetecha wydawało się takim też powrotem do tych demonów z meczu w Gdyni, gdzie to był też taki punkt zwrotny, zejście jednego z kluczowych zawodników, ale okazało się, że Stomil tego w jakiś sposób nie wykorzystał i Widzewiacy kontynuowali dobrą grę. Kogo Marcin wyróżniłbyś przede wszystkim za to spotkanie? No przede wszystkim, no to chyba będziemy tutaj jednomyślnie, że Fabiano też zrobił tutaj różnicę na lewej stronie, był i w defensywie, był i w ofensywie. Akcja bramkowa, asysta, na nim był faul na czerwoną kartkę, to taki man of the game według mnie. Druga sprawa, no to Mateusz Michalski, ta 20 minuta, o której powiedziałeś, że mogła być dla nas przełomową, tak jak w Gdyni, negatywnie, była przełomową pozytywnie.
wniósł bardzo dużo ożywienia do takich akcji ofensywnych Widzewa, bardzo dużo wiatru. Brakowało nam troszeczkę dokładności w takich kluczowych momentach, ale bardzo duża ruchliwość naszych zawodników, ta wymienność pozycji i każdy zawodnik potrafił stworzyć zagrożenie. Andrzej, drugim moim zdaniem cichym bohaterem, znaczy może bohater to jeszcze trochę za wcześnie, ale z dobrej strony pokazał się Bartek Guzdek. Nie można powiedzieć, że nie wykorzystał okazji danej przez trenera Niedźwiedzia. Tutaj w trakcie transmisji padło, stawiam na Bartka Guzdka. Szkoda tej sytuacji z pierwszej połowy. Trochę się chciał tam zabawić, ta ruleta bardzo widowiskowa, ale no niestety nie zakończyła się bramką. Tak, bardzo dobrze tutaj zaprezentował się Bartek. Jestem naprawdę zadowolony w sposób, jak wskoczył do zespołu. Tak jak mówiłem, nie jest to łatwe. Czasami jak się dostaje po te 15 minut, 20, to jest całkowicie inny mecz, niż trzeba go rozegrać od pierwszej minuty. Bartek zaprezentował się bardzo dobrze, a trzeba pamiętać, że tutaj walczył naprawdę z bardzo silnym zawodnikiem, Simbą, tak? I świetnie sobie z nim radził. Też potrafi przyjąć na tą ścianę, dać czas zespołowi, żeby podeszli pod niego. I co mi się podobało? Często gramy tutaj jako zespół właśnie takie podania góra-dół zdobywające, potem są te podania wsteczne i idziemy. Także naprawdę bardzo fajnie tutaj chłopaki grali. Bartek Guzdek jak najbardziej sobie tutaj świetnie poradził. I też razem to żeśmy dyskutowali, że on też potrafi, wie w które miejsce się obrócić, gdzie jest ta przestrzeń, że nie zderza się tam z kolejnymi przeciwnikami, tylko po prostu potrafi tą piłkę wyprowadzić właśnie w miejsce, gdzie ich nie ma. Drugim takim punktem zwrotnym tego spotkania, na szczęście nie na korzyść Stomilu, no była kontuzja Pawła Zielińskiego. Wtedy na prawą stronę został przesunięty Patryk Stępiński, do bloku trzech stoperów szedł Daniel Tanżyna, wracający w ogóle po kontuzji. Cieszymy się, że znowu widzimy Daniela na boisku, ale to też był bardzo duży pozytyw, bo Patryk ukoronował swój niezły występ, a może nawet więcej niż niezły, golem. Marcin? Wydaje mi się, że przede wszystkim, że w porównaniu do poprzedniego sezonu, bo czasami musimy się do niego odnieść. Wszyscy zawodnicy, którzy zostali w Widzewie, podnieśli swoje umiejętności, pokazują to, co mają najlepszego. I najlepszym przykładem tego będzie będący wcześniej tutaj u nas, u Was w studio, Dominik Kun. I drugim przykładem jest właśnie Patryk Stępiński, który bez względu na to, czy znajduje się w środkowej strefie bloku defensywnego, czy będzie po lewej stronie tego bloku defensywnego, czy po prawej, czy tak jak zastępując Pawła Zielińskiego na prawym wahadle, on w każdej z tych pozycji wygląda dobrze. I tutaj nie podlega żadnej dyskusji. Patryk Stępiński strzelający bramkę, Patryk Stępiński asystujący, Patryk Stępiński broniący dostępu do własnej bramki. Patryk Stępiński, man of the game, number three. Number three? Number three. Number two? Number two, Bartek Guzdek. No ja bym Patryka właśnie dał tutaj nawet może pierwsze, drugie, no niech będzie to drugie miejsce. No dobrze, dajmy drugie ex aequo. Tak, nie, no jednak asysta i bramka, fajny nam się tu duecik, odwdzięczyli sobie się asystami. Przede wszystkim Patryk, i to już po pierwszej kolejce stwierdziłem, to jest inny piłkarz, który nam się pojawił w tym sezonie, on jest dużo spokojniejszy w swoich poczynaniach, zalicza już dwa punkty tutaj do klasyfikacji i to nawet nie był zwrotny, bo Patryk potrafi grać i w tej trójce, teraz fajnie poszedł do góry i też fajnie się prezentował i jaka nasza moc się powoli pojawia taka. Oczywiście tutaj lekki cień na ten mecz, te dwie kontuzje, tak, Tetecha i Zielińskiego, ale no tu nagle pojawia się Daniel Tanżyna chociażby, który był podstawowym zawodnikiem, czyli mamy kogo zmieniać, mamy kogo wprowadzać i mamy jak dalej podtrzymywać tą jakość. To jest świetna informacja i kto wchodzi, nadal utrzymujemy to wszystko, co się działo wcześniej. Nie ma jakichś drastycznych zmian w poczynaniach naszego zespołu. Wyróżniacie Patryka Stępińskiego. Głównie mam wrażenie, też kibice patrzą przez pryzmat tego przejścia na prawą obronę, raczej na prawe wahadło konkretnie, ale mam wrażenie, że Patryk był dzisiaj też najpewniejszym ze stoperów tak naprawdę. To jest trochę kamyczek do ogródka Widzewiaków, bo mam wrażenie, że zarówno Dejewski, jak i Nowak mieli kilka momentów, w których zabrakło im pewności siebie i mogło dojść do zamieszania w naszym polu karnym. Na szczęście Stomil tego nie wykorzystał, więc zostaliśmy na zero z tyłu, ale myślę, Marcin, że to jest coś, na czym trener Niedźwiedź musi pracować. No, tutaj też trzeba zauważyć, że te błędy, które się zdarzały, to bardzo często nadrabiał właśnie Krystian Nowak. W pierwszej połowie praktycznie wybita piłka z linii bramkowej plecami. W drugiej połowie, gdzie poszedł za Monetą i wślizgiem wyłuskał tą piłkę, wybił ją praktycznie na rzut rożny. Te błędy, które przytrafiały
czy to się jemu, czy innym zawodnikom, przez niego były kasowane. Jeżeli chodzi o Tomka Dejewskiego, no to taki występ, o którym można powiedzieć, że był, ale też nie powiemy, że Tomek Dejewski wyszedł ponad jakiś poziom, ale też poniżej tego poziomu nie jest. No taki normalny występ ligowy, tak? Patryk Stępiński rzeczywiście, no wygląda tutaj na zawodnika, który jest wiodącą postacią tego trójkąta defensywnego, czy też tej trójki defensywnej. No i oby zawodnicy, którzy występują z nim w tej formacji, czy też zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, tak jak Daniel Tanżyna, niech ciągną swój poziom do poziomu Patryka. Nie zapominajmy, że przeciwnicy też trenują, żeby w zakłopotanie naszych obrońców wprawiać. Także jest to naturalne, że będą jakieś sytuacje. I też się odniosę tutaj, co powiedział Marcin, że te błędy nasze są naprawiane właśnie poprzez innych zawodników, nie tylko przez Krystiana, ale wielokrotnie widać, że ten kolektyw na tyle funkcjonuje, że ta pomoc kolegów zawsze następuje. Chciałbym mieć, Kuba, takie problemy, sami no rozmawialiśmy. Tak. U siebie bilans bramkowy 7-0, 3 bramki straciliśmy z Arką, czyli w jednym meczu. Jeśli tracić, no to najlepiej nie rozkładające się te straty na wiele meczów, ale na właśnie jeden. Także nie jest tak źle. I wyciągać wnioski. Wspomniałeś o tym, Andrzej, że drużyny przeciwne starają się wprowadzać zamęt w naszych szykach obronnych, no jakby sprawdzać trochę naszych obrońców. Chciałbym podkreślić, że moim zdaniem bardzo fajnie wyglądało wychodzenie z obrony do ataku po prostu, że pod presją nie było wybijania piłki na oślep. Zawodnicy małą grą przenosili ten ciężar gry na połowę przeciwnika i uważam, że to jest naprawdę duży postęp z naszego sezonu. Oddałbym poprzednim szkoleniowcom, że oni też nad tym pracowali, ale tu już widać efekty i kilka ulepszeń od trenera Niedźwiedzia. I moim zdaniem warto to podkreślić, że tu Marcin, moim zdaniem też myślę, że dobrze to widziałeś, że w środku pola w pewnym momencie bardzo mocno rządziliśmy. Rządziliśmy zdecydowanie, a przed meczem już w kilku rozmowach z kibicami Widzewa pod stadionem mówiłem, że ten, kto wygra tutaj walkę w środkowej strefie boiska, wygra to spotkanie. No i tak się stało. I co dla mnie też jest bardzo istotne, jeżeli wychodzimy tutaj z krótkiego podania, tak? Bo we wcześniejszych spotkaniach wprowadzenie piłki po aucie bramkowym rozpoczynaliśmy krótkim podaniem w polu karnym. Drużyna trenera Stawskiego była na to przygotowana, oni bardzo wysoko podchodzili pod to nasze rozpoczęcie, więc nie rozpoczynaliśmy już tym krótkim podaniem, gdzie w Gdyni mieliśmy jakieś straty na tym 30-40 meczu. We wcześniejszych spotkaniach takie straty też nam się przydarzały i mogły powodować to, że drużyny przeciwne dochodziły do sytuacji bramkowych. Tak tutaj już Kuba Wrąbel wybijał piłkę pewniej do 30-40-50 metra boiska. Pełna zgoda? Wprowadzę małą korektę. My już nawet nie walczymy, my się po prostu fajnie ustawiamy, gramy szybko, bo trzeba przyznać, że na wiosnę to właśnie walczyliśmy. Walczyliśmy ze sobą, walczyliśmy z piłką. Teraz tutaj zawodnicy no, po prostu fantastycznie zagrywają, grają na 1-2 kontakty. To widać, że... Coś, czego wcześniej nie było, tak, prawda, Andrzeju? Tak, i przede wszystkim oni się też ustawiają w takich strefach, gdzie nie ma przeciwnika. I to jest bardzo fajne. Także tej walki jest mniej. Kiedyś wyciągnąłeś to w studiu przedmeczowym. O tych właśnie wchodzeniu w wolne strefy. Tak, czy dokładnie. To nie jest trochę podstawa piłki nożnej albo takiego angielskiego stylu nowoczesnej gry, piłki nożnej, ale w ogóle kick and run po prostu, no podaj, biegnij, więc to jest moim zdaniem elementarz troszeczkę. Brakowało tego, byliśmy stateczni w poprzednim sezonie, trochę to irytowało kibiców, no, nas, obserwatorów. Dzisiaj mam wrażenie, że też nie wykorzystaliśmy trochę tego potencjału w pewnym stopniu. Poza anteną, Andrzej, rozmawialiśmy o wahadłach troszeczkę. Mam wrażenie, że zarówno Fabio Nunes i Paweł Zieliński nie zostali wykorzystani w pełni. Nie staraliśmy się wchodzić w to pole karne. Oczywiście zdarzyło się kilka takich sytuacji, ale moim zdaniem mogło to być bardziej dynamiczne. Czy z twojej perspektywy, Andrzej, wyglądało to podobnie? Fabio? Nie. Fabio? No nie do końca. Nie do końca. Nie, no Fabio tak, tutaj był takim wiodącym tak, zawodnikiem. Tak, tak, że znaczy, Fabio mimo wszystko, jego, tak. Jego strona, jego lewa strona, przepraszam, że już wszedłem ci w słowo, ale jego lewa strona była kompletna na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o akcje ofensywne. Tak samo jak w defensie, tak? Brakowało nam tego Pawła Zielińskiego po prawej stronie, no ale zostało to skorygowane przesunięciem Patryka Stępińskiego. Aczkolwiek to było wahadło. To wymuszone, bo to był uraz, tak? Prawda, że wymuszone, ale jednak Patryk potrafił wejść w buty Pawła Zielińskiego, którego już na tym boisku nie było. Ja jestem zdania, że mieliśmy te świetne wyjścia właśnie środkiem, szybkie te podania, do góry o 20-30 metrów po ziemi, potem zgrywaliśmy. Nie do końca to skonsumowaliśmy gdzieś wyżej, w okolicach 16 metra. Były te zagranie Mateusza Michalskiego tam między stoperem a obrońcą w pierwszej połowie. Były jeszcze ze dwa takie zagrania, które mogły się jakby lepiej zakończyć, tak? Brakowało nam tego, że tak powiem, finalizacji takiej, ale te wyjścia naprawdę mamy świetne i to z okolic naszego pola karnego. Kiedyś byśmy wybijali, byśmy szukali jakiejś możliwości zagrania na jednego zawodnika i tam szukania,
właściwie szukania. Właściwie pojedynku tego jednego zawodnika, mało wsparcia, dlatego też w tych statystykach często widniało, że bardzo dużo pojedynków podejmujemy. Już to mówiliśmy właśnie na wiosnę, że podejmowaliśmy bardzo dużo pojedynków, co wskazywało na mały ruch kolegów wokół tego, co ma piłkę. Podsumowując, mamy elementy do poprawy, ale na pewno cieszy nas coraz lepsza gra Widzewiaków, a teraz oddajemy głos architektowi na razie tego sukcesu, trenerowi Januszowi Niedźwiedziowi. Rozpoczynamy dzisiejszą konferencję prasową po meczu Widzew Łódź Stomil Olsztyn, piąta kolejka Fortuna pierwszej ligi. Tym razem nieco inaczej, bo trener Stomil Olsztyn jeszcze w szatni ze swoimi zawodnikami, więc korzystając z okazji, jako pierwszy mecz podsumuje trener Widzewa Łódź Janusz Niedźwiedź. Ja bym podsumował ten cały tydzień, bo to był naprawdę trudny tydzień. Graliśmy w niedzielę mecz, później jechaliśmy już we wtorek do Gdyni, w środę graliśmy w Gdyni, wróciliśmy późno w nocy. Ta noc też była dla nas trudna, bo wróciliśmy około 3:30. No i dzisiaj już kolejne spotkanie. No, ja zacznę od zmartwień, które są. Zawsze nie lubię, jak moi piłkarze łapią jakieś nawet drobne urazy, czy większe, mniejsze, to się dopiero okaże po badaniach. Myślę, że dopiero poniedziałek, wtorek będziemy mogli zobaczyć, co naszym zawodnikom dolega. Mówię tu o Azizie, mówię tu o Pawle Zielińskim, dlatego to mnie najbardziej martwi z tego spotkania. Trochę nie wykazaliśmy się dzisiaj skutecznością, bo mogliśmy tych bramek zdobyć dużo więcej. I to też oczywiście cieszymy się 2-0, ale myślę, że tych bramek powinniśmy nawet zdobyć trochę więcej. Cieszą mnie też zmiany, które dzisiaj zawodnicy też ożywili grę i też dali taki pozytywny bodziec zespołowi. No ten mecz tak w miarę się układał nam przez od początku. Dobrze znowu weszliśmy w mecz, potem był taki moment, gdzieś 100 mil moment doszedł do głosu, natomiast już później cały czas tak naprawdę myślę, że jakaś taka większa kontrola była z naszej strony i nie czuliśmy dzisiaj jakiegoś tam większego zagrożenia ze strony 100 milu. Teraz musimy odpocząć po tym tygodniu. Zawodnicy dostają zasłużone wolne. My oczywiście będziemy ze sztabem teraz chwilę dosłownie odpoczywać, ale trzeba zakasać rękawy, bo w przyszłym tygodniu czeka nas sporo kolejnej porcji pracy i tego, żeby nasza gra jeszcze lepiej wyglądała niż dzisiaj, czy nawet jeszcze w ostatnich meczach, bo tak jak powiedziałem, cały czas chcemy robić kroki do przodu, chcemy się rozwijać i to będzie nam przyświecało również w przyszłym tygodniu. Pytanie od dziennikarzy. Maciej Winczewski, Radio Widzew. Panie trenerze, po raz kolejny gratuluję zwycięstwa i ponownie zapytam. Kompletnie zdominowaliśmy przeciwnika, kontrolowaliśmy mecz od pierwszych minut. Co po takim spotkaniu jest do poprawy i co ze zdrowiem TTH oraz skąd zmiana Zielińskiego w przerwie? No, Paweł zgłosił uraz. Gdzieś pociągnęło go lekko w mięśniu, nie chcieliśmy ryzykować. Paweł grał trzeci mecz w tym tygodniu i wiemy, że ta pozycja w naszym systemie jest bardzo wymagająca dla tych zawodników. Ci zawodnicy pokonują duże odległości, też na dużych intensywnościach, więc nie chcieliśmy ryzykować, żeby Paweł pogłębił uraz, dlatego ta zmiana. Aziz też lekko zakłuło go w mięśniu czworogłowym bodajże i też czekamy tutaj, właśnie są zawodnicy, teraz za chwilę będą badani, ale też często badanie musi wykonane być trochę później, po 48 godzinach, więc myślę, że dopiero około poniedziałku, wtorku dowiemy się tak naprawdę, co jest i jak mocne są te urazy. Co jest do poprawy? No to przed chwilą właśnie powiedziałem, że na pewno musimy być bardziej brutalni, jeśli chodzi o wykończenie tych sytuacji, które sobie stwarzamy. A z takich rzeczy stricte trenerskich, taktycznych, to na pewno i zachowania w obronie, i zachowania w ataku, proszę mi wierzyć. W przyszłym tygodniu wracamy po prostu na boisko i dużo tych zachowań będziemy ćwiczyć, bo jeszcze nie jesteśmy stabilni, tak jakbym tego oczekiwał w tych zachowaniach i stać nas jeszcze na jeszcze lepszą grę. Panie trenerze, po raz pierwszy jako gospodarz w tym sezonie graliśmy o takiej wieczorowej wreszcie porze w świetle Jupiterów, no i przy najwyższej frekwencji jak do tej pory. No dzisiaj kibice rzeczywiście dopisali, jak zwykle zrobili swoje i ta atmosfera jest tutaj fantastyczna. Także no, najlepiej by było grać każdy mecz u siebie, ale myślę, że długo też nie będziemy czekać, bo już za tydzień czeka nas kolejne spotkanie przed naszymi kibicami. Ale teraz, tak jak powiedziałem, trzeba odpocząć, bo ten tydzień był bardzo intensywny. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Janusz Niedźwiedź, szkoleniowiec pierwszej drużyny Widzewa Łódź, który zadowolony, ale jak zwykle skromny. To się chyba kibicom i nam podoba, że zawsze... Złote, to... ale skromne. Tak. Przy tej okazji przyjrzymy się teraz statystykom po meczu. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę chociażby na strzały, no bo 21 strzałów to całkiem niezły wynik, panowie. 21 strzałów, oczko. Z czego 8 celnych. No to 8 celnych jak Paweł Tomczyk. Tak. No kiedyś tą liczbę byśmy rozdysponowali chyba na 3? 4 spotkania. Także niesamowita zmiana. Wydaje mi się, że bardzo ważną statystyką w kontekście, no bo widzimy, że Widzew miał przewagę, to nie ulega wątpliwości, ale no ta jedynka przy czerwonych kartkach, wydaje mi się, że to jest też taki punkt zwrotny, który no już pokazał, że Widzew tego meczu nie przegra. Przyznam się szczerze, że teraz nie pamiętam, czy to było przy stanie 1-0 czy 2-0. Przy stanie 1-0 Fabian Nunes wychodzący z kontrą, tak, po pozostałym fragmencie gry, czyli po przerzucie rożnym dla Stomilu Olsztyn, przegrana piłka, Fabian Nunes, który miał za sobą trzech zawodników Stomilu Olsztyn, oni po tym faulu, którego dokonał Karol Żwir, dobiegli wszyscy do sędziego, że tam nie ma czerwieni, ale tam ewidentna czerwień. No właśnie, jaka jest twoja... Według mnie ewidentna czerwień, mimo tego, że było trzech zawodników w Stomilu, ale nie było między bramką a zawodnikiem. Między naszym zawodnikiem Nunerzem a bramką Stomilu żadnego zawodników. Prawdopodobnie gdybyśmy zrobili taką stopklatkę, to Fabio był właśnie najbliżej bramkarza. Chociaż w odczuciu było, że już tam Simba nadbiega, tak, że jest w stanie, ale to już jest kwestia interpretacji. To już problem sędziego, Stomilu, tak, nie nasz. Ale już przyznam szczerze, że w tym momencie meczu nie odczuwałem jakiegoś zagrożenia. Oczywiście Stomil, tak jak mówimy, nadal podkreślamy, że całkiem nieźle się prezentował już od początku meczu. Też się dołożył do tego widowiska, także tutaj pochwały mimo wszystko, chociaż dla nich to żaden komplement na tą chwilę. Ja chciałbym jedną taką zmianę zauważyć. Mało mu rozmawiamy o Jakubie Wrąblu, tak? Jaka to jest zmiana? Na wiosnę praktycznie co mecz wspominaliśmy o nim. Oczywiście trzeba potwierdzić, nadal jest taką naszą ostoją, jest naszym takim fundamentem, który wprowadza spokój zawodnikom z pola, ale też nam widzom. To jest świetna informacja. Trzecie czyste konto. Trzecie czyste konto, także już ładnie nazbierały tych czystych kont, jak na początek sezonu. I to jest bardzo duża zmiana i bardzo pozytywna. Zawsze mówimy o bramkarzu w sytuacjach, kiedy zespół nie funkcjonuje zbyt dobrze. Ale mimo wszystko, w momentach, w których on się pojawia, jest ten spokój, jest ta pewność. I to też dzięki niemu, na przykład jak po tej strzale jednym takim płaskim... Sytuacyjne uderzenie fundambu, tak, z szybkiego, tak, gdzie Kuba sparował piłkę i jeszcze szybko się zebrał i ją zgarnął do siebie. Także on wprowadza ten spokój. Poza tym dużo szczęścia, bo druga sytuacja fundambu, gdzie sobie żonglował raz, dwa, trzy, cztery, oddał strzał w tykę, przepraszam, w poprzeczkę. I to wiadomo, szczęście sprzyja lepszym, ale tutaj no Kuba bardzo zasłużył na to, żeby to szczęście było po jego stronie. Warto podkreślić, że ogląda nas teraz ponad 300 osób. Część z Was na pewno czeka na wynik konkursu ze studia przedmeczowego. Miło mi ogłosić, że dobrych odpowiedzi było bardzo dużo, a zwycięzcami tak naprawdę jest kibic i kibicka. Pan Andrzej Świerk i pani Anna Litwiczenko, do Was trafią podwójne wejściówki na najbliższy domowy mecz Widzewa Łódź, a Was wszystkich naszych widzów, kibiców Widzewa zachęcam do tego, żeby brać udział w kolejnych po prostu konkursach i oglądać nasze studio, a my przenosimy się na murawę, gdzie jest już Krystian Nowak, obrońca pierwszej drużyny Widzewa Łódź. No pewnie jesteście trochę zdziwieni, ale rozmowa trenera Stomilu z zawodnikami w szatni trwa nadal. W tej sytuacji poprosiliśmy już zawodnika Widzewa Łódź, Krystiana Nowaka. Krystian, przede wszystkim gratuluję wygranego spotkania i proszę Cię o ocenę tego, co przed kilkunastoma minutami działo się jeszcze na boisku. Dziękuję bardzo. Na pewno pierwsza połowa po strzelonej bramce, gdzieś po tej 20-25 minucie trochę ta gra nie wyglądała aż tak płynnie jak na samym początku. Stomil oddał dwa groźne strzały po jakimś tam zamieszaniu w polu karnym. To były te najgroźniejsze sytuacje Stomilu. W drugiej połowie już ten mecz był totalnie pod naszą kontrolą. Czerwona kartka Stomilu jeszcze to przypieczętowała, bo tak naprawdę szliśmy akcję za akcją i mogło być tutaj więcej niż 2-0. No właśnie, zabrakło jeszcze tej finalizacji, tej skuteczności, o której no często wspominamy, bo rzeczywiście okazji nie brakowało.
Tak, na pewno. Mieliśmy kilka sytuacji nawet sam na sam, czy sytuacji po rzutach rożnych. Na pewno szkoda, ale cieszymy się z trzech punktów. Wygraliśmy mecz, kolejny mecz u siebie. 2-0, nie tracimy bramki i to na pewno cieszy. Skupiamy się teraz na kolejnym meczu i oby to, co nie wykorzystaliśmy dzisiaj, wykorzystamy za tydzień. To był bardzo intensywny tydzień. Niedziela, mecz z Chrobrym Głogów, środa, wyjazd do Gdyni, dziś sobota i kolejne spotkanie. Tak, na pewno. I każdy z tych meczów był intensywny. Każdy z tych przeciwników był wymagający, bo dzisiaj Stomil Olsztyn również postawił poprzeczkę wysoko, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie już ten mecz był typowo pod nasze dyktando, ale w pierwszej połowie musieliśmy trochę się naszarpać ze Stomilem. Każdy z tych trzech meczów był ciężki. Ale cieszymy się, że zakończyliśmy ten tydzień zwycięstwem i patrzymy dalej, co będzie w przyszłym tygodniu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Szybko chwyciłem deskę komentatora. To był Krystian Nowak, pierwszy obrońca pierwszej drużyny Widzewa Łódź. Tutaj pojawił wam się skład wyjściowy widzewskiej jedenastki. Musimy też chyba powiedzieć właśnie o tych bohaterach formacji ofensywnej. Wspomnieliśmy trochę o Bartku Gustku w takim pozytywnym wariancie. Jestem ciekawy, Marcin, jak oceniasz jego rywalizację z Pawłem Tomczykiem, który wszedł w 80 minucie, z tego co pamiętam. Paweł ma czego się obawiać? Na pewno. Bartek Guzdek przez te 80 minut zrobił bardzo dużo dobrego dla drużyny. Oprócz tego, że tak jak wcześniej Andrzej powiedział, fajne wybory, fajnie szukał sobie miejsca, wie w którą stronę się bujnąć przy tym graniu jeden na jeden. To zauważcie, jak ten chłopak dojrzale gra tyłem do bramki. Piłka, która zostaje skierowana do niego z defensywy, czy też z środkowej strefy boiska, on potrafi tę piłkę utrzymać, wziąć ciężar gry na siebie, coś czego brakowało Pawłowi Tomczykowi. A poza tym zauważcie, że Paweł Tomczyk wszedł, miał swoją sytuację i znowu możemy powiedzieć, że był nieskuteczny. Ja uważam, to co powiedziałem podczas komentarza, że z Andrzejem przez szybę pokazaliśmy sobie, że tam wystarczyło złapać bramkarza, złapać obrońcę na zamach, on już by... Jak to mówią w żargonie piłkarskim, na tyłku poleciał w trybuny, zapytać bramkarza, czy chcesz po krótkim, czy po długim. No tego brakuje Pawłowi, takiego... Przełamania? Może nie tyle przełamania, takiego ciut spokoju, bo ta głowa jest zagotowana. I tak jeszcze wracając do tej sytuacji, którą analizowałeś, o tej piłce, którą dostał w Gdyni, lekko, fajnie w tempo, ale lekko nie w sektor swojego biegu, on tą piłkę fajnie sobie przyjął, kierunkowo, i drugim kontaktem wygonił się jeszcze bardziej do boku. No to są takie zdecydowanie rzeczy, które no, powinny zostać przez niego samego naprawiane w każdym kolejnym spotkaniu. Ja jeszcze się odniosę do tego haka, tak? Tego zwodu tutaj. Właśnie znowu wracamy do tej analizy z Gdyni. Też miał tą jeszcze sytuację, żeby ją naprawić. Jeszcze raz przełożyć tego obrońcę. No jakby ta siła kieruje Pawłem jeszcze, a nie ten spokój, tak? I tu jeżeli to gdzieś zbilansuje, być może to się wszystko poprawi. Rozmawialiśmy wcześniej o środku pola. Mam wrażenie, że pominęliśmy trochę rolę na początku Abdulaziza Tetecha, Marka Hanouska, ale też przede wszystkim moim zdaniem Juliusza Letniowskiego i Mateusza Michalskiego, bo to było dwóch zawodników, którzy bardzo chcieli napędzać akcję skrzydłami, chcieli obsłużyć napastnika, ale no to... Wydaje mi się, że brakowało im dokładności dzisiaj. Robili dużo wiatru, tak jak rozmawialiśmy, Marcin, poza anteną, ale musimy poprawić skuteczność, celność podań, dobre tempo i po prostu no też celność chyba po prostu. Bo dzisiaj... musimy zdecydowanie wypieścić te piłki, które zagrywamy. Mówimy tutaj o Mateuszu i mówimy o Julku. No Julkowi zdecydowanie brakło takiej siły piłkarskiej. Ja już nie mówię o tym, że się odbijał czasami od zawodników 100 milu, tylko że tak jak miał uderzenie, gdzie mógł z tej 16-18 metra, gdzie fajna piłka, taka zwrotna, dołóż trochę siły. Była precyzja, brakło siły. Jakby dołożył do tego siły, no to tutaj bramka byłaby nieunikniona. Dwa razy fajnie próbował z rzutów wolnych, z bocznych sektorów boiska, tak? Z lewej strony w pierwszej połowie. Na długi słupek, niecelnie. W drugiej połowie też niecelnie, ale to już znamionowało, że ten chłopak miał ten pomysł na wykonanie tego rzutu wolnego i tam niewiele mu brakło.
co do Juliusza, stoi za każdym zagraniem pomysł, to jest najważniejsze, tak? Kwestia tego wypieszczenia, nie wiem, czy po prostu potrzebuje też jeszcze tych minut meczowych, żeby dojść do optymalnej formy, ale stoi za tym pomysł. Też za Markiem Hanuszkiem stał pomysł już na wiosnę, mimo że to tak wynikowo nie wyglądało dobrze i widzieliśmy w nim, że są możliwości. Dlatego Julek też to teraz pokazuje. Co do Mateusza, Mateusz jakby z tej niskiej pozycji, jak tu wychodził, to wszystko w porządku było, tylko tam wyżej, gdzie już było trochę trudniej, no to brakowało mu gdzieś tej dokładności, siły, odpowiednich decyzji. I tu się kibice czekają na to, co Mateusz pokazywał w niższych ligach po prostu. Pewność, uderzenie, dobre wykończenie. To był jego znak firmowy tak naprawdę, czym rozkochał trochę trybuny. To był powód ogromnej radości, gdy wrócił do Widzewa. No ale tego teraz brakuje i na tym powinien się skupić, żeby to wyglądało moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, Kubo, że tylko to, że nie chcesz Mateusza oddać do niższych lig. Nie. Myślę, że Mateusz jest świadomy, że jakby no, rywalizacja w składzie jest i po prostu no, musi dawać liczby, no bo to chyba nie jest żadne zaskoczenie dla żadnego zawodnika. Ale ty bardzo dobrze stwierdziłeś. Ja jeszcze z Polski oglądałem te mecze, jak Mateusz grał. Właśnie tak kojarzyłem, nawet jak jakieś skróty zerkałem, no tych uderzeń mnóstwo oddawał i to z dalekich odległości. I jak tu wrócił, spodziewałem się, że nadal będzie to samo. Ta decyzyjność jakby jest zmniejszona u Mateusza. Czekamy, aż wypłynie to, co było właśnie w drugiej lidze, to, co zapamiętaliśmy. Znaczy, to też musimy podkreślić, bo my tutaj rozbieramy to na czynniki pierwsze, ale fakty są takie, no, że dzisiaj wygraliśmy, tak? I oczywiście to jest trochę z naszej strony taka dbałość o detale w pewien sposób, bo cieszymy się na pewno ze zwycięstwa i każdy z piłkarzy dołożył tą swoją cegiełkę do sukcesu. Mam wrażenie, że dzisiaj też trener Niedźwiedź pomógł drużynie. Dobre decyzje, dobre zmiany i dobre prowadzenie zespołu tempem gry narzucanym troszeczkę z ławki. To jest moim zdaniem coś, co warto podkreślić, bo trener Niedźwiedź, powiedzmy, po meczu z Gdyni spadły na niego słowa krytyki za późne zmiany, trochę złe decyzje, chociażby z późną zmianą Radka Gołębiowskiego, no to był jeden z głównych zarzutów kibiców, a tutaj mam wrażenie, że pomógł drużynie. Ale jak widzimy tutaj na przykładzie Radka Gołębiowskiego no, po tych pierwszych dwóch spotkaniach, nie wyobrażalibyśmy sobie tego, że Radek będzie musiał usiąść na ławce rezerwowych, a słabsze spotkanie w Gdyni spowodowało, że wskoczył do składu Fabian Nunes i możemy już teraz spokojnie powiedzieć, tak, że został graczem spotkania. Co do trenera Niedźwiedzia. Trener Niedźwiedź na konferencji pomeczowej powiedział wprost, że on widzi, że drużyna fajnie się podniosła po tym meczu w Gdyni, który nie do końca był dobry w ich wykonaniu, ale on też widzi mankamenty, że to nie jest jeszcze wszystko to dobre, które czeka Widzew w najbliższych spotkaniach. Właśnie uprzedziłeś decyzję kibiców. Fabio Nunes został wybrany zawodnikiem meczu. To on będzie mógł teraz wręczyć 1000 zł przekazanych przez firmę Ed Promo i uszczęśliwić jakąś fundację bądź osobę potrzebującą pieniążków. Gratulujemy, Fabio. Zdecydowane zwycięstwo tego zawodnika w tym plebiscycie, ale chyba no, też nasze słowa tutaj potwierdzają. No to był zawodnik, który zrobił dzisiaj różnicę, Andrzej. Można powiedzieć tak, po prostu tak. Nic dodać, nic ująć. Tak, dokładnie. Asysta, bramka, też wiele pojedynków na jeden ze skrzydła. Także tutaj zawsze może być lepiej, ale było bardzo dobrze, także zasłużony tutaj wybór i tutaj, i w studiu, i tak naprawdę przez kibiców. Dostaję sygnały, że tutaj może być problem z poproszeniem na konferencję trenera drużyny gości. Prawdopodobnie nie będziemy mieli w trakcie tego studia pomeczowego żadnego z przedstawicieli drużyny gości. Bardzo żałujemy ze względu na to, że to zawsze był taki stały element krajobrazu, jeśli chodzi o konferencję pomeczową, nasze studio. Na razie mamy takie sygnały tylko z realizatorki, że po prostu no, nie dojdzie do tego wystąpienia zarówno trenera Adriana Stawskiego oraz któregoś z zawodników drużyny Stomilu Olsztyn. Szkoda. Ale myślę, że to nie nasz problem w ogólnym rozrachunku. My cieszymy się z 3 punktów, bo te punkty właśnie zostały w Łodzi. Widzew Łódź pokonał 2-0 Stomil Olsztyn. Wracamy szczęśliwi do domów. Życzymy Wam udanego wieczoru, udanego weekendu. No i cóż, widzimy się przy okazji kolejnego domowego spotkania, które już za tydzień. Dostaję chyba sygnały, już chciałem zakończyć, ale być może Adrian Stawski pojawi się. Nie, jednak nie. Słuchajcie, tutaj mam kilka osób pomocniczych, które wysyłają mi sygnały dymne. Być może gdzieś tam w odbiciu za moimi plecami widzieliście tego dobrego ducha Sławka.
ale nie, to już definitywnie. Dziękujemy Wam za udział w dzisiejszym studiu, bardzo liczną frekwencję. Ze mną był w studiu Marcin Łagiewski. Dobry wieczór, dobranoc. Może już dzień dobry. Zostanie. Dzień dobry, tak możemy. I Andrzej Rywski. Dziękuję, życzę dobrej nocy. Dziękuję. Przepraszam, proszę, dziękuję. Tak. Nam było bardzo miło, że mogliśmy przed Wami wystąpić i przeprowadzić zarówno studio przedmeczowe, w którym gościem był zawodnik pierwszego zespołu Dominik Kun, i studio pomeczowe. Słyszymy się i widzimy niedługo. Do zobaczenia. Cześć. Prowadzisz firmę? Wystawiasz swoim klientom faktury z odroczonym terminem płatności? Nie czekaj w napięciu na swoje pieniądze. Prześlij nam fakturę. Zajmiemy się resztą. Wypłacamy środki nawet w 24 godziny. Przedsiębiorstwo w kryzysie? Nie lecz sam swojej firmy. Doradca restrukturyzacyjny to fachowa pomoc i efektywne plany restrukturyzacyjne. Twoja firma może stanąć na nogi. Kancelaria Kuśmierek. Z nami otrzymasz wsparcie na każdym etapie. Przełam schematy. Nowy Hyundai Kona. Dostępny także w wersji hybrid i electric. Nadchodzi lepsze. Poznaj nowe modele Kona i przetestuj je już dziś.